Elo, elo, siemandero, ja jestem DJ Mamona, witam was w nowej serii. Tym razem jest to seria, która opowiada nam o postaciach wybranych gier, seriali, filmów. Znaczy, gier to może w przyszłości, ale na razie zajmiemy się w tych seriach, które teraz będą opowieściami z filmów i seriali. Zapraszam was na pierwszy odcinek pierwszej części, znaczy pierwszej serii. Porozmawiamy o... Porozmawiamy o... Zaprasza DJ Mamona. Dzisiaj rozmawiamy o bohaterce Hazbin Hotel, której temat serialu jest, w sensie ogólnie serial jest też pierwszą serią naszego programu. Także zaczynamy, nie przedłużamy. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Charlie Morningstar, czyli w tłumaczeniu Charlie Gwiazdy Zorzy Polarnej, czy coś takiego. Gwiazdy Zarannej, o, coś tak, nie? Charlie ogólnie w pilocie, to jest taka ciekawostka. Zaczniemy wpierw od ciekawostek. Ciekawostki. Dobra. Charlie Morningstar w pilocie nazywała się Charlie Magnum. Tak mam tutaj też. Pilot został jakby już wcześniej nagrywany. Jednak oficjalna premiera serialu, zaraz tego. Oficjalna data premiery serialu to była data, w sensie, na razie zacznijmy od pilotu, nie? Pilot chyba dobrze, jak patrzę tutaj na fandomy, został stworzony 28 października 2019 roku. Ja oczywiście wyślę wam linki, skąd wzięłam ciekawostki. I to jest pilot, czyli pierwszy. To jest tak startowo. Natomiast 7 sierpnia ogłoszono, że zostanie on udoskonalony. W sensie już jako otrzyma taki serial telewizyjny za sprawą A24. I dopiero 19 stycznia tego roku, no czyli powiem 10 miesięcy temu, prawie 10 miesięcy temu, pierwsza była premiera serialu oryginalnego już, Hazbin Hotel na Amazon Prime, no Prime Video. Ale przejdźmy się do naszej głównej, pierwszej bohaterki. Charlie. Co wiemy o niej? Charlie to jest córka Lucyfera Morningstara, którego też wyjaśnię w następnym odcinku, gdyż wybraliście pierwsze te dwie postaci. Z tego wyszło najwięcej Charlie. Jest ona księżniczką piekieł. No ogólnie księżniczką piekła, tam wiadomo, nie? Ma różne pseudonimy, na przykład Skarbie przez Wegi, czyli jej dziewczynę, Księżniczka Piekła, czyli to jest taki jej tytuł, Charlotte, na przykład Moja Droga, Demoniczna Bella, Urojenie Lucyfera, Kochana, Córka, Księżniczka, Wasza Wysokość, Diabelska Księżniczka, Czar-czar, no to wiadomo... przez swojego ojca.
jest założycielką Hazbin Hotel, czyli coś w rodzaju takiego czyśćca, że dusze tam trafiają za sprawą wszystkich tych reklam, które tam ona ogłasza, żeby uwolnić je, w sensie naprawić ich błędy. Sorry. Tutaj można powiedzieć, że eksterminację też muszą pokonać, bo to wiadomo przez tego Adama, pierwszego człowieka, eksterminacja na piekło jest robiona co roku, więc Charlie jakby próbuje stworzyć ze swoich takich właśnie osób w hotelu taką armię, która właśnie przez te wszystkie nauki od niej mają walczyć z niebem. No ale przejdźmy teraz do zdolności. Zdolności Charlie to są na przykład demoniczne transformacje. Ona najczęściej można było widać, że na przykład pod wpływem stresu bądź pod wpływem wściekłości, kurde, umiała zrobić, że zamieniała się właśnie w córkę piekieł, więc znana jest właśnie z takich. Wielojęzyczność, czyli ona, no czy nie wiedziałam, żeby miała wielojęzyczności, ale faktycznie no, jeżeli ktoś ją wkurzy, to umie przeklnąć, więc znana z tego, jest bardzo znana. Bardzo jest sprawna w walce wręcz, szczególnie po naukach jej dziewczyny od tej, która zabiła anioła, czyli Carmilli, chyba tak jak kojarzę, pamiętam. Potem wam wyjaśnię, o co chodzi, bo muszę tam poszukać. Ona zaczęła walczyć z właśnie Adamem, jego sługami, no czy można tak powiedzieć, tymi wszystkimi z eksterminacji, nie? Talent muzyczny na pewno ma. To jest, że ona bardzo umie śpiewać. Czyli też ma umiejętności wokalne i umiejętności taneczne, gdyż umie stepować. To jest taka też ciekawostka. Z tego względu też bardzo ją uwielbiam. Pirokineza, nawet nie wiem co to jest, ale chyba coś związane z spirytystyką. Prawdopodobnie. Ale nie będę się zagłębiać w temat. Ja po prostu nie wiem, co to jest pirokineza. No i demoniczna magia, wiadomo. No jeżeli księżniczka piekieł, no to musi zarządzać swoimi mocami, prawda? Gatunkiem ona jest demonem, tak w skrócie można powiedzieć. I płeć, no to wiadomo, kobieta. Hobby. No to hobby to jest tak jak też właśnie jak umiejętności, czyli śpiewanie i tańczenie i to, co mówiłam, z czyśćcem, czyli ona uwielbia nawracać grzeszników. Charlie jest taką bardzo miłą osobą, która faktycznie ona jakby też ma takie problemy ze swoim jakby zachowaniem, w sensie ona jest zbyt miła. To znaczy, o co mi chodzi, że ona wszystkim ufa, nawet tym, którzy mogą być szpiegami albo coś, i ona myśli, że może wszystkich nawrócić, co ona próbuje to zrobić, nie? I czasami jest tak, że nawet trzeba jej to mówić, trzeba ją jakby, można powiedzieć, nie tylko wspierać, ale przede wszystkim też czasami powiedzieć, że tego nie wolno, tamtego nie wolno, nie?
Ona po prostu nie widzi przed sobą granic. Jeszcze jeżeli chodzi o nawiązywanie, znaczy może nie nawiązywanie, co ja mówię, o celach na przykład. Cele Charlie. Jej celem jest nawrócić wszystkich gości w hotelu, żeby mogli trafić do nieba, żeby w celu utrzymania takiej równowagi między niebem a piekłem. Oraz chce zapobiec zniszczeń przez wojnę i sprawienia, żeby w zaświatach każdy mógł się czuć bezpiecznie i żeby wiedział, że wojna nie jest rozwiązaniem, nie? Sojusznikami są Vegi, jej dziewczyna. Partnerem biznesowym jest Alastor, ale to wyjaśnię już w dalszych odcinkach, kim on jest. Nifty to jest taka pracowniczka, no można powiedzieć gosposia, coś takiego w tym rodzaju. Husk to jest barman w hotelu. Razel i Dazel to są jej ochroniarze. To są takie stworki, które jeżeli ona używa swoich mocy, one się przemieniają w takie demoniczne stwory. Angel Dust, którego też wyjaśnię w innym odcinku, jest moim ulubionym. Serpentius, czyli który był wpierw szpiegiem, potem się zmienił. I Emily. Emily już jest z nieba. I Rosie. Rosie to już jest z tego. Z miasta chyba kanibali, coś takiego. Jeżeli mi YouTube nie zdejmę, to przepraszam, że użyłam tego słowa, ale to jest akurat prawdziwe. No i wrogowie, no to mają rywalkę. Helze von Eldritch, coś takiego. Katie Killjoy. Serpentius, no to dawniej był jej wrogiem. Oczywiście Adam. Adam, pierwszy człowiek, który przez jej, no taką, no że Nift jest pokojówką, o, przez jej pokojówkę, ten, oczywiście spoiler alert, jeżeli ktoś nie oglądał Hazbin Hotel, to polecam to pominąć. Lud, Valentino i Sera. Sera to już jest wyższa z serafinów w niebie, ale będę też o niej opowiadać. Nigdzie nie występowała poza sceną w Hazbin Hotel. I rodzajem bohatera jest, że ona współczuje wszystkim. I jest to taką optymistką i to czasami przejawia w problemy. Najczęściej opowiem, tutaj nawet przeczytam, na czym skupia się seria tego serialu, że skupia się właśnie na niej. Czyli na Charlie, księżniczce piekła, oraz jej zadaniem jest pomaganiem w odkupieniu demonów i jakby zapobieganiu wojny między niebem a piekłem. Nie? No i żeby nie dochodziło do eksterminacji, to ona próbuje te dusze, jakby to powiedzieć, odkupić. Czyli ona działa coś w rodzaju czyśćca, tak jak mówiłam. że uczy ich, jak być lepszymi ludźmi. No i wiadomo, że muszą go ten hotel też prowadzić, nie? Jakby tutaj można powiedzieć, dziewczyna bardzo spokojna. Znaczy, może nie spokojna, tylko ona czasami ma taki jakby coś pomiędzy ADHD a coś takim zbyt wielkim optymizmem. Przez co też czasami, właśnie jak w przypadku Angela, były problemy z
tym, że Valentino jakby się czuł zagrożony, więc to jest też taka dziewczyna, która mówi, że może wszystko, może tego, ale nie widzi nic poza optymizmem. Czasami myślę, że ona powinna też widzieć pesymizm, czyli widzieć, że świat czasami nie jest kolorowy, jak ona myśli. I że ona musi się nauczyć, że tak jak jej ojciec mówił, i tutaj też spoiler, więc też pomińcie, jeżeli nie oglądaliście. Mówię to do dorosłych osób, które nie oglądały Hazbin Hotel. Ojciec też mówił, że on widzi właśnie krzywdy cały czas i nawet nic sobie z tego nie robi, bo już jest z tego wyuczony. Ale Charlie jakby pokazuje, że ona nie chce tego widzieć. Bardzo fajna dziewczyna, powiem szczerze, tylko no, musi uważać na swoje problemy. Musi uważać też na innych, bo czasami niektórym nie wolno ufać, nie? I to będzie chyba, widzę nawet 16 minut. Myślę, że dobra, zrobimy tak. Bo ja na razie nie widzę jakichś tematów. Oprócz tych, które wymieniłam. Ale jest tutaj nawet opis, że przeczytam wam. To jest, oczywiście wyślę skąd wzięłam. Charlie Morningstar, znana po prostu jako Charlie, jest główną bohaterką internetowego serialu animowanego dla dorosłych Hazbin Hotel. Jest księżniczką piekła i założycielką tytułowego hotelu, służącego do rehabilitacji grzeszników. Wbrew temu, co myśli większość piekła, Charlie wierzy, że odkupienie jest możliwe dla wszystkich demonów i ma nadzieję, że pomoże to w poprawieniu się stanu całego królestwa. W pilocie, to jest też ciekawostka, użyczyła jej głosu Charlie, to była Jill Harris, a ktoś inny po prostu, czyli Elsie Lovelock, użyczyła jej wokalu. Natomiast teraz ją, jak słyszycie w pierwszym sezonie, to jest Erika Henningsen. I ona ma bardzo fajny głos, powiem szczerze. Wygląd. Teraz opowiemy trochę o wyglądzie. Bo wygląd postaci. Już mówiliśmy ogólnie o charakterystyce, o opisie i tego. Jest wysoka, smukła, mająca około 6 stóp, bo tak podają wzrostu lub więcej. Ma długie blond włosy z różowymi pasemkami, które są związane w niski kucyk z podwójnymi pasmami. Jej blond grzywka obraca się w lewo z lokiem. No, czyli takie jak moje ulubione typ włosów, nie? Jej usta są czarne, a policzki różowo-czerwone, o czym autorka tam Vivzy Pop wspomniało. Czerpali inspiracje z różnych lalek i pacynek. Też używa szarych kredek do oczu, podczas gdy same jej oczy są czerwone, a jej twardówka jasnożółta. Oprócz tego ma grube, czarne rzęsy, zarówno górne, jak i dolne, nie? Okej. Okay. Cały wygląd uzupełnia mała czarna muszka i czarne szelki oraz rozpięta biała koszula z długimi rękawami. No taka jak właśnie mają też chyba założyciele hotelów, nie? Oprócz tego zwykle nosi dopasowaną czerwoną marynarkę smokingową, znaczy o tym właśnie mówię, z ciemnoczerwonymi klapami, parę czerwonych dopasowanych spodni. Nosi czarno-białe buty. Kiedy jest ona w postaci demona, z jej głowy wystają pary ciemnoczerwonych, w sensie ciemnoczerwone loki, rogi, a twardówka jej oczu staje się jaskrawo czerwona z rozciętymi źrenicami. Chyba, że tak już rzucę. Dobra. Przechodzimy do osobowości. Osobowość. Sorry.
Charlie jest współczująca, empatyczna aż do przesady. I o tym właśnie mówiłam, że to jest jej problem. A kiedy jest autentycznie zdenerwowana, myśli o krzywdzie wyrządzonej innym osobom, czyli właśnie tym demonom. Chociaż nie jest nieświadoma tego, że piekło jest zamieszkane przez dusze, które popełniły okropne czyny za życia, nadal postrzega ich coroczną eksterminację jako bezsensowną rzeź i wzięła sobie za punkt honoru, aby pomóc im tego uniknąć poprzez samodoskonalenie i ostateczne odkupienie. Czyli tak jak mówiłam, ona jest takim rodzajem czyśćca, nie? Wierząc, że to jest najbardziej możliwe, nie? Idealizm Charlie, choć odróżnia ją od wielu jej rówieśników urodzonych w piekle, może również często sprawić, że robi się naiwna wobec wielu surowych realiów. I w tym przypadku było właśnie tak z Valentino, że ona mówi: o, jestem księżniczką piekieł, mogę robić co chcę. A on był bardziej takim chamem, można powiedzieć, tak bez przeproszenia, bo ja go nienawidzę. I on też będzie opowiedziany, ale już w taki sposób, że chyba niektórzy wyłączą tą serię. No, Veggie próbuje jej zawsze przypomnieć tylko po to, by Charlie radośnie to zignorowała na rzecz bardziej zamglonego, pogodnego optymizmu, nie? Czyli ona próbuje ją tak jakby powstrzymać w niektórych przypadkach. Kocha bardzo... No, może również spowodować, że rzuci się na oślep na początkowych etapach swoich planów, bez większych przygotowań i przemyśleń. Czyli ona robi tak jakby spontannie, tak jak ja robię z odcinkami spontanicznie wszystko, nie? Tak jest, tak samo jak ten odcinek jest też ze spontanu. Robi list na szybko listę przed jej wielkim występem w wiadomościach, zawiera tylko pocałunk jednorożca, piątka delfinów i tak dalej, nie? Charlie kocha teatry muzyczne, co tak już mówiłam, ona stepuje, śpiewa, tańczy, a swoje emocje i pomysły często przekazuje za pomocą spektakli oraz ballad. I była taka jedna ballada, niestety chyba ze względu na prawa autorskie YouTube'a nie będę jej dawać, chyba że tam malutki fragmencik z intra wytnę wam specjalnie, o ile mi nie wyrzuci. No i wydaje się, że ciężko znosi postrzegane niepowodzenia, ponieważ wierzy, że jej szczera teatralna pasja powinna wystarczyć, by przekonać ludzi do jej sposobu myślenia, i jej jest zniechęcona, gdy okazuje się to nie być takie proste, jak sobie wyobrażała. No i oczywiście przyznaje to otwarcie w poczcie głosowej do swojej matki, że naprawdę nie wie, co ma zrobić, ani jak sprawić, by jej plan właśnie nawrócenia grzeszników właśnie działał w praktykach, nie? No naprawdę tutaj jest taka dziewczyna, która jest naprawdę urocza, ale brakuje jej takiej mądrości ulicznej. Jednak to nie czyni jej ani popychadłem, ani za przeproszeniem idiotką. Kiedy zaczynają ją obrażać i kpią z jej ideałów, nawet nie waha się stanąć w obronie siebie i zakasać rękawy, by stoczyć normalną walkę, nie? No i tak jak mówiłam, jeżeli się wkurzy, nie powstrzymuje się od przekleństw, nie? Więc bardzo dużo tam było. Jeżeli ktoś się zdenerwował lub wkurzył mocno, do mocnych rzeczy, no to poszło, wyszło szydło z worka, nie? Wykazuje też pewne podstawy w swoim idealizmie i rozumie, że nie wszystkie demony można odkupić. To jest też, a nawet zmienić na lepszą. Jednak na przykład nie lubi być skonfrontowana z Alastorem,
że odmawia też mu podanie ręki, wykorzystuje swój status, by przedstawić mu swoje warunki. Jednak coś tam było, że musiała niestety tak zwany deal, czyli porozumienie z nim, żeby wiedziała, jak pokonać anioły. To też jest spoiler, proszę pominąć, jeżeli ktoś nie oglądał. Musiała wtedy mu podać dłoń, żeby tą zgodę i te informacje przekazać do swojej głowy. No i oczywiście ciekawostki takie przykładowe, bo już widzę, że się powoli kończy. To jest potwierdzone, że Charlie jest, tutaj powiem, biseksualna. Jeżeli to YouTube nie zdejmie, to też przepraszam. Jakoś Vipsy Pop udostępniło na Twitterze biseksualną flagę dumy nad nią i jej uczucia do Wegi. No, czyli wiadomo, nie? Jej byłym chłopakiem był Zewiatan von Eldrith, brat jej rywalki. I potem prawdopodobnie zakochała się w Wegi. Wygląd i osobowość Charlie mogły być zainspirowane postacią Zero to z anime Darling in the Franxx. Obie są humanoidami, w sensie te postaci. Mają ostre, kły, długie włosy i wydają się być znacznie bardziej radosne i kochające wobec ich obiektów uczuć. Miały mieć według Vipsy Pop, miała mieć też skrzydła, które widoczne są tylko wtedy, gdy używa razem z ojcem. Ale w serialu tego nie widziałam, więc pewnie mogli to usunąć. Potwierdzono, że chociaż jej ojciec nie wierzy w jej ideę odkupienia, ani nie jest w szczególności dobrym ojcem, bardzo on kocha swoją córkę. No to też będzie to wyjaśnione w drugim odcinku. I nazwisko Morningstar oznacza u nich, jest odniesieniem takim jakby do komiksu The Sandman, w którym właśnie było oznaczenie, właśnie był tam tak, ten diabeł określony, nie? Zyskała sławę w internecie, występując w animacji o wartości 50 tysięcy dolców, więc w której goni i uwodzi. Jest to jednak niekanoniczne, ponieważ nie zostało zatwierdzone przez twórców serialu. I to jest też ciekawostka, której nie było. Będąc urodzoną w zeświatach, Charlie jest jedną z niewielu postaci Hazbin Hotel, która nie urodziła się jako człowiek. Poza tym jest najprawdopodobniej jedną z najstarszych istot. Coś tam było nawet o 10 tysiącach lat, nie? Więc także to były ciekawostki. I niestety już nie mam więcej informacji na jej temat. Dziękuję. Chciałabym powiedzieć, drugi odcinek będzie na temat jej ojca. Już mogę to zdradzić. Tak jak też rozpisałam w społeczności, będą odcinki następujące. Będzie właśnie teraz Charlie, potem będzie Lucifer, następny Alastor, a na końcu Angel. I to będą pierwsze 4 odcinki pierwszej serii, a potem się pomyśli, jakie osoby będą nagrywane. Także ja Wam bardzo dziękuję serdecznie za oglądanie pierwszego odcinka. Komentujcie, subujcie, czy to Wam się podoba. Jeżeli tak, to ja nagrywam tego więcej. A ja się z Wami żegnam i widzimy się za tydzień, bo jeszcze to musi być zmontowane. To cóż, do zobaczenia, albo nawet do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko i cześć.